Dzień dobry, z gościem już jestem. Przemysław Wipler, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. A gdzie jest tablet? Nie mam tableta, ładuje się, wylatuje dzisiaj na Dolny Śląsk, więc... Ale osobiście będzie pan odpowiadał mi na pytania? Tak, oczywiście, z przyjemnością. A ile żartów już tak od czwartku pan usłyszał na temat tabletów od konkurencji politycznej, dziennikarzy i w ogóle od innych ludzi? Bardzo dużo żartów, memów, można powiedzieć, grafik internetowych. Jest tego absolutne multum. Moja ulubiona to jest logo Apple'a, przerobione trochę, dołożone na twarzy Jarosława Kaczyńskiego i hasło Apple'a Think Different. Myśl inaczej. Ale to pasuje do naszego hasła programowego Alternatywa. Ale rozumiem, że już tych żartów było tyle, że już przestały pana śmieszyć. W piątek przestały śmieszyć, w sobotę, nie, w czymś czwartek. To jest kwestia, żarty są elementem, można powiedzieć, komentowania życia politycznego. Cały czas jednak najwięcej żartów w internecie jest na temat Szczawiu i na temat Stefana Niesiołowskiego, jego wypowiedzi poseł Pitery, która powiedziała, że w Polsce są głodne dzieci, bo nie ma kultury jedzenia, śniadania. Niektórzy w Sejmie, to ona sama obserwuje, dopiero 11 coś przekąszają. Także jeżeli chodzi o poziom liczby żartów, to cały czas króluje Szczaw i Stefan Niesiołowski. Czyli powie pan, że warto jednak było, że siwowłosy, dojrzały polityk, który był premierem, który całe swoje życie dorosłe, zawodowe poświęcił sprawom publicznym, kojarzy się ze wszystkim, ale nie ze zgrywą polityczną, wystąpił z tabletem? Ponieważ nie mieliśmy wyboru. To jest czymś absolutnie niebywałym, że kandydat na premiera, w stosunku do którego składa się wniosek, żeby on był kontrkandydatem dla urzędującego premiera, ma zaprezentować swój program alternatywny w stosunku do tego obecnie urzędującego premiera w parlamencie, który wybiera, głosuje w tej sprawie i odmawia mu się prawa głosu. A regulamin? Zasłaniając się regulaminem głosu i w taki sposób go interpretując, żeby to było niemożliwe. Gwarantuję, że gdyby doszło do konstruktywnego wotum nieufności, które swego czasu było z Januszem Kaczmarkiem planowane, to wtedy ówczesna większość koalicyjna, krucha bo krucha, i marszałek Prawa i Sprawiedliwości tego rodzaju kruczków by nie stosowali, do czegoś takiego by się nie uciekali. Ale to są kruczki, czy rzeczywiście ten regulamin? Jaką wy macie podkładkę prawną, że pan profesor Kliński miał prawo wystąpić w Sejmie? Jest kilka opinii prawnych, ja dokładnie nie pamiętam, których profesorów one były zamawiane, ale to jest, można powiedzieć, to co się wydarzyło jest elementem szerszej praktyki, że nie odpowiada się na nasze zapytania poselskie, nie odpowiada się na interpelacje. Premier, któremu zadaje się pytania, nie odpowiada na pytania. Ministrowie podczas debat dostają pytania, nie odpowiadają na pytania. Idziemy dalej i po prostu takie mechaniczne przegłosowywanie wszystkiego ma miejsce. Prawa mniejszości parlamentarnej są łamane. Jesteśmy traktowani tak, i parlamentaryzm jest formalny. Mam większość, mogę wszystko, możecie nam skoczyć. I tego rodzaju podejście niestety dominuje w parlamencie, a te instytucje, w które nie są twardo, literalnie, ostro, jednoznacznie pozapisywane, po prostu nie działają, tak? To jest tak, że bardzo często my nie mamy możliwości prostowania różnego rodzaju kłamstw i pomówień, które padają w stosunku do polityków Prawa i Sprawiedliwości z mównicy sejmowej, i musimy uciekać się do na przykład składania wniosków formalnych, ogłoszenie przerwy, to jest stała praktyka, a nasz wniosek o zmianę regulaminu Sejmu w tych punktach, które zwiększyłyby rolę opozycji, wszystkich klubów opozycyjnych, bez rozpatrzenia w zamrażalce marszałek Kopacz leży od ponad roku. Tak samo jak wiele projektów, które składamy, ustaw, po prostu się nad nimi nie proceduje i nikt nie zmusi pani marszałek, nie ma sankcji za to, że ona łamie regulamin w wielu punktach. Jednak dalej będę pytał pana profesora Glińskiego, co dalej z projektem Gliński? To zależy przede wszystkim od pana profesora Glińskiego. Ale to jest koniec projektu Gliński. Moim zdaniem na pewno nie. Pan profesor Gliński zajął już w chwili obecnej poważne miejsce w polskiej debacie politycznej i moim zdaniem tak poważna osoba, która na tak poważną i trudną misję, jak udział w konstruktywnym wotum nieufności, się zdecydowała, ma miejsce ze wsparciem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości do uprawiania polityki. Może mierzyć pan profesor bardzo
wysoko. On zbudował wokół siebie zaplecze eksperckie, zbudował, przyciągnął szereg osób, które samym Prawem i Sprawiedliwością nie sympatyzują, nie są naszymi członkami, bardzo często są krytyczni w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. To jest wartość bardzo dla nas cenna i z całą pewnością będzie dalszy ciąg projektu Gliński, tyle, że on sam musi to ogłosić. No formalnie kim on będzie? No bo do tej pory był kandydatem na premiera, teraz już nie jest tym kandydatem, chyba że będziecie, nie wiem, co jakiś czas składać ten sam wniosek. Nie jest posłem, nie jest senatorem. Pan profesor, tylko kto? Pan profesor, moim zdaniem, co najmniej na zapleczu intelektualnym Prawa i Sprawiedliwości bardzo prominentne miejsce ma i będzie miał, ale być może będzie chciał w innej formule zdecydować się jak pan słusznie, pan redaktor zwrócił uwagę, nie jest w chwili obecnej ani parlamentarzystą, nie jest europarlamentarzystą, nie pełni innych funkcji z wyboru, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie miał tego rodzaju wolę, tego rodzaju intencje, to wszystko przed nim. On jest takim chyba headhunterem PiSu, bo przyciągnął do PiSu ludzi, którzy do partii by nie wstąpili, a iluś naukowców, profesorów. To jest taka osoba, była rola? Jest osoba, kompletowanie ludzi do, nie wiem, przyszłego rządu, gabinet cieni? Budowanie i pokazywanie zaplecza intelektualnego to bardzo ważna sprawa w polityce, bo jeżeli pokazujemy alternatywę programową, wspieramy określoną alternatywę programową, to oznacza po prostu również inne rozwiązania ludzkie. Jednocześnie ta praca, którą wykonał pan profesor Gliński, pokazuje, ile jest osób, które nie mieszczą się w formule Prawa i Sprawiedliwości jako partii politycznej, a jednocześnie są gotowe wspierać program alternatywny w stosunku do tego, co proponuje nam Donald Tusk przez lata z Waldemarem Pawlakiem, teraz z Januszem Piechocińskim. A na czym pan i pana koledzy, bo tak jak się z wami rozmawia, no to czuć taką wiarę, że wygracie wybory i będziecie rządzić. Na czym opieracie tę wiarę? Sondaże tego nie pokazują. To jest moim zdaniem kwestia czasu, kryzys, tak jak niestety o tym od jakiegoś czasu mówimy, kryzys się nie kończy, kryzys się niestety dopiero zaczyna i efekty kryzysu, skutki kryzysu docierają do polskich domów, rząd zaczyna pić piwo, którego sobie i nam, obywatelom, naważył i jesteśmy w sytuacji, w której rosnące bezrobocie, brak taki dryf, można powiedzieć, państwa, dryf gospodarki są coraz bardziej zauważalne i ludzie szukają coraz bardziej dramatycznie jakichkolwiek zmian, jakichkolwiek alternatyw w stosunku do tego, co się dzieje w Polsce w trakcie ostatnich no, pisma być pięciu lat. Tą alternatywą. No, prezentujemy to od jesieni zeszłego roku w poszczególnych obszarach programowych. No, można powiedzieć aż do znudzenia. Jesteście cały czas obecni w polityce i ludzie wiedzą, że istniejecie, więc dlaczego mają wybierać coś, o czym wiedzą, że istnieje i specjalnie, znaczy raz już, że partia rządziła. Praca, którą teraz mamy w najbliższym czasie do pokazania, to jest pokazanie, z czego będzie mąka, krótko mówiąc, z której Polacy będą mogli upiec chleb. Oni potrzebują w chwili obecnej w sposób szczególny takich rozwiązań, które im dadzą wiarę, że będą miejsca pracy, że będzie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, że będą w stanie Polacy obsłużyć swoje zobowiązania kredytowe, że nie padną ofiarą komorników, że życie im się nie wywróci i nie stracą pracy i tego rodzaju rozwiązania, konkretne rozwiązania w tych obszarach w najbliższym czasie będziemy musieli jeszcze silniej prezentować, a no cóż, no kończy się powoli, bardzo powoli czas, w którym wystarczały obietnice i taka zabawa medialna zastępowała zwykłą politykę. Jak długo było dobrze, jak długo były jakieś owoce wzrostu, pomimo tego, jaki mamy rząd, Polacy są najciężej pracującym narodem w Europie i dzięki temu udawało nam się przetrwać, a okazuje się, że to nie wystarcza. No dobrze, tylko jak w czwartek obserwowaliśmy pana premiera Donalda Tuska, no to nie jest człowiek, który przegrał, czuje, że przegrał. Był bardzo żwawy, bardzo energiczny i to nie jest tak chyba, że władza wam sama spadnie. Absolutnie nie. Rządzący, można powiedzieć, pobierają tak olbrzymią rentę władzy, żeby z walki jej nie oddadzą. To nie są ludzie zmęczeni władzą, to nie są ludzie, którzy
którzy uważają, że się narządzili, że już, że tak powiem, dosyć się pożywili kosztem ogółu obywateli i podatników. To są ludzie, których trzeba będzie siłą oderwać od tych miejsc, z których oni pobierają w chwili obecnej rentę władzy. Czy to są spółki Skarbu Państwa, czy to są urzędy, czy miejsca, w których rozdaje się zamówienia publiczne. Ponieważ takich miejsc jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która była taką, można powiedzieć, czołowym bohaterem afer w ostatnich tygodniach, gdzie dyrektorzy przyjmowali w ramach prezentów obrazy Kossaka, za to ustawiali przetarg. No jeden dyrektor. Jeden w chwili obecnej jest... No jeden. Od Kossaka to jeden. Okej, ale powiem tak, liczba osób zatrzymanych w generalnej dyrekcji to nie jest jeden dyrektor jednego oddziału, tylko że on działał najbardziej spektakularnie i stał się znowu bohaterem nagrań, i to bynajmniej nie Radia dla Ciebie. Chyba żadnego radia, nazwijmy rzecz po imieniu. To jest pytanie, dlaczego wy będziecie lepiej rządzić? W czasie tej debaty czwartkowej wyliczono obecnemu rządowi ileś zarzutów, w tym jeden, przynajmniej jeden, który rząd odbił, bo to pokazuje, że wy też popełniacie błędy. Chodzi o pakiet klimatyczny. To było absolutnie demagogiczne i nieprawdziwe, co powiedział premier Donald Tusk. On w grudniu 2008 roku, nie kto inny, podpisał pakiet energetyczno-klimatyczny. Przedtem nie było żadnych wiążących zobowiązań. On złożył swój podpis i chce się dzielić odpowiedzialnością za ten tragiczny błąd z opozycją i znów próbował grać grę pod tytułem odsunąć PiS od władzy. Mając najgorszy kontrakt gazowy w Europie i najwyższe ceny, zwiększył wolumen gazu, który po tych cenach kupuje od Rosjan. On ma opóźnienia w budowie terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu. Ma kontrakt bardzo drogi, zawarty z Katarem, który już teraz wiadomo, że będziemy musieli płacić za gaz, którego nie jesteśmy w stanie odebrać, bo w terminie nie będzie zbudowany terminal w Świnoujściu. Człowiek, który ma tyle problemów w tych obszarach, próbował dzielić się tą odpowiedzialnością i atakować byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości, były rządy Prawa i Sprawiedliwości, a nikt z nas nie podpisywał w grudniu 2008 roku pakietu energetyczno-klimatycznego, tylko Donald Tusk. Dziękuję. Przemysław Wipler, Prawo i Sprawiedliwość, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Piotr Gursztyn na zegarze 8:54.